Bardzo dobrze! Ale on cały czas skupiony na grze! Gotowy? Hopla! Brawo Dominik! Zagrać z Barceloną to marzenie niejednego piłkarza, a jeżeli się to uda, to chwile te pozostają w pamięci na długie lata. Na pewno takie miłe wspomnienia będą mieli 8-9-letni chłopcy z Wadowic, z parafialnego uczniowskiego klubu sportowego Karol, którzy przez 6 dni przebywali na obozie w Hiszpanii, łącząc wypoczynek z treningami i podglądaniem najsłynniejszej na świecie szkoły sportowej. Za wolno, tak, my musimy grać szybko. My musimy grać szybko, szybko podejmować decyzje. Zmieniamy pozycję, odgram do kolegi, tak? Nie mogę cały czas chodzić prosto. Chodzić z piłeczką, chodzić. Bo co zrobi przeciwnik? Będzie miał łatwo, odbierze nam tą piłkę, tak? Tak. Pamiętacie, co mówiliśmy w Hiszpanii? Musimy zmieniać... Musimy zmieniać pomysły na boisku, bo jeżeli będziemy grać cały czas tak samo, to nas przeciwnik rozszyfruje. Okej? Tak. Brawo, gramy. 12 młodych piłkarzy i dwóch trenerów, Zbigniew Pytlowski i Piotr Pyka, przywieźli z sobą bagaż doświadczeń, które chcą wykorzystać w swoich codziennych treningach. Uwaga, ja mam takie pytanie. W pierwszej połowie czerwca, gdzie byliśmy? Gdzie byliśmy w pierwszej połowie czerwca? W Hiszpanii. W Hiszpanii, okej. Okay. A dokładniej? W Barcelonie. Tak, w Barcelonie. Gdzie jeszcze byliśmy? Lloret de Mar. Lloret de Mar, tak. A po co tam pojechaliśmy? Na turniej. Po co jeszcze? Ćwiczyć. I co jeszcze? Rozpoznać taktykę Barcelony? Jest, dobrze. Bardzo dobrze. A co jeszcze? Najważniejsze, co było w Barcelonie? Lekcje od Barcelony. Co było najważniejsze? Żeby wygrać Barceloną. W środę, zapytam, co było w środę, wieczorem. Byliśmy na stadionie Camp Nou. Tak jest, i co jeszcze było? A po stadionie? Mecz z Barceloną. Mecz z Barceloną, tak? Czego nauczyliśmy się od Barcelony? Grają zespołowo. Grają szybką piłkę. Szybko zmieniać taktykę. Zmieniają pomysły na grę. Szybkie decyzje. Komunikacja między nimi, świetnie. Jaka komunikacja? Jestem graj. I co jeszcze? Jest. Pokazuje, gdzie mamy grać piłkę. Pokazywanie, tak, czyli komunikacja werbalna i mimika, tak? Pokazywanie, gdzie, co, jak ma kolega zrobić, podać, tak? Tak. Świetnie. Graliśmy jeszcze jakiś mecz? Tak. Z rodzicami w Hiszpanii. Z rodzicami? Z Lloret de Mar. Graliśmy też z drużyną Lloret de Mar, tak? Z Espanią Barcelona. Tak. To jest filia szkółki Barcelony. Fajnie. Co jeszcze w tej Barcelonie takiego fajnego? Co zwiedzaliśmy? Camp Nou i... Ciekawego. Stadion. Dobrze, to Camp Nou to jest stadion. A co zobaczyliśmy? Port Champions League, szatnie gości. Świetnie. Złote korki i złote kule. Widzieliśmy, jakie pierwsze powstały buty na świecie. Tak. I puchary. Puchary, tak. Szaty, nie. Widzieliśmy, jakie były pierwsze buty. Co jeszcze? Jakie były pierwsze buty na jakie świecie. Jakie były pierwsze buty? Widzieliśmy taką historię, gdzie dawni zawodnicy się przebierali. Tak, gdzie sławni zawodnicy się przebierali. Szatnie gości. Tak? Tak? A zwiedziliśmy szatnie gospodarzy? Nie! Dlaczego? Bo nie mieliśmy wstępu. Nie wpuścili nas. Bojąc się podsłupu. W tym meczu z Barceloną wygraliście, przegraliście? Wynik nie jest ważny. Wynik nie jest ważny. Tylko jest dobra gra. No po co pojechaliśmy tam zagrać? Lekcje piłkarskie. Tak, to była dla nas najlepsza lekcja, jaką dotychczas mieliśmy z piłki nożnej, tak? Tak! Gole wprawdzie padały do jednej bramki, ale jak mówią młodzi piłkarze z Karola, oni również kilka razy zagrozili bramce Barcelony. Chcemy grać tak jak Barcelona? Tak! Będziemy tak grać? Tak! Widać to na treningach. Jest bardzo duże zaangażowanie po tym obozie, bo to można nazwać obozem piłkarskim, tak? Tak. Mieliśmy prawdziwy obóz piłkarski. Codziennie treningi, tak? Tak. Nawet i dwa dziennie. Tak. Mecz z Barceloną.
Tak. Mecz z drugą Barceloną. Mecz z rodzicami, tak? Tak. Tak. Okay. Trzy mecze. Trzy mecze, tak. W ciągu pięciu dni to jest bardzo dużo. Zawodowi bardzo dużo. Nie mają. Tylko jeszcze po meczu Barcelony mogliśmy odpoczywać w hotelu i się kąpać w basenie. Świetnie. Oglądać mecz. A powiedzcie mi, fajny mają ośrodek tam w Barcelonie? Tak! Ile mają boisk? Osiem. Osiem boisk w jednym miejscu. I to jeszcze nazywa się szkółka La Masia. Tak, szkółka La Masia. Przy wyjeździe do Hiszpanii naszej grupie pomógł klub z Iwano-Frankowska na Ukrainie, z którym to parafialny uczniowski klub sportowy Karol współpracuje od kilku lat. Nasi chłopcy mieli zapewniony przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, no i bogaty program. Postawa ich na treningu przed wyjazdem, a po wyjeździe kolosalna różnica. Wielkie zaangażowanie na treningu. Chłopcy widzieli, że można naprawdę grać dużo, dużo lepiej, dużo szybciej. Decyzje, te, na które właśnie kładziemy nacisk na treningu, szybkie decyzje, szukanie przestrzeni, to wszystko zobaczyli tam, że można robić dużo, dużo szybciej. I widać to na treningach po Hiszpanii. Opiekunowie zapewniają nas, że współpraca z Barceloną będzie kontynuowana, a doświadczenie, jakie zdobyli w Hiszpanii, sprawia, że treningi stają się coraz bardziej atrakcyjne. Ustawiamy się tam jeden na środku przy żółtym. Grzybku. Dwóch z prawej strony, trzech z lewej strony. Czekają. Tak, świetnie. Schodzimy po piłkę. Rewanż. Patryk, druga strona. Nie ta piłka. A graj. Tak, mówimy sobie. Świetnie, prawa, lewa.